Spowodowane pandemicznymi ograniczeniami odwołanie wielu imprez, w tym również kluczowych dla miasta, na przykład Suwałki plus Festiwal, mocno zubożyło, a właściwie kompletnie zamroziło życie kulturalne miasta. Ta zamrażarka jednocześnie pozwoliła zaoszczędzić sporo pieniędzy. Pieniądze, które były planowane na różne wydarzenia, jak chociażby Suwalski Blues Festival, Jarmark Folkloru, no i inne wydarzenia tutaj, które przesuwamy, bo Festiwal Międzynarodowy Muszelki Wigier, Piknik Kawaleryjski 20, to te niektóre wydarzenia, mam nadzieję, uda nam się zrealizować gdzieś tam jesienią albo bo w drugiej połowie lata. Czas pokaże, natomiast już niektóre nie odbędą się. Już wiemy, że nie będzie miejskiego święta biegania, tego półmaratonu, który był planowany, czyli tutaj domena Ośrodka Sportu i Rekreacji, i tam też były dobre pieniądze zaplanowane, ponad 100 tysięcy na ten cel. Nie odbędzie się Suwalski Blues Festival, kosztowało to nas 1 000 000 zł. Jarmark Folkloru, ten wspomniany, to też pieniądze Suwalskiego Ośrodka Kultury, które w zasadzie płyną z budżetu miejskiego. I to, jak podliczyliśmy, no to jest ponad 1,5 miliona. To są oszczędności, tak w cudzysłowie powiem, występujące w funkcjonowaniu naszych instytucji kultury. Prezydent stoi jednak na stanowisku, że źle by się stało, gdyby nic latem z tych wydarzeń kulturalnych, artystycznych nie było zrealizowane. I mam nadzieję, że ta sytuacja powoli i tutaj te zachorowania będą się zmniejszały, a w zasadzie widzimy, że sytuacja w Suwałkach jest dobra i będziemy chcieli wyjść z jakąś ofertą do naszych mieszkańców, ale oczywiście tutaj obserwujemy to, co się będzie działo. No i dobrze, żeby to nawet w tej przestrzeni miejskiej zaproponować mieszkańcom udział w jakichś wydarzeniach. No, oczywiście nie będzie takich dużych, masowych rzeczy, jakie odbywały się w poprzednich latach, no ale ja jeszcze jestem przekonany, że uda nam się jubileusz naszego miasta i jarmark ten kamedulski w połowie sierpnia przeprowadzić. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie, będziemy na ten temat rozmawiali. Oczywiście musimy spojrzeć inaczej na ten program, który już był 3 miesiące temu przygotowany, ale no jest tutaj, no myślę, dobra okazja, żeby takie jedno wydarzenie w sierpniu, w połowie sierpnia w Suwałkach zorganizować i taki piękny jubileusz, raz na 100 lat, mamy kolejną setkę, to wypadałoby, żeby to zaakcentować w przestrzeni miejskiej. Jak podkreśla Czesław Rynkiewicz, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.